Hej kochani, dzisiaj zupełnie inny film. Udajemy się do TK Maxa po kosmetyki. Wiecie, że ostatnio Jeffrey wrzucił taki film i ja to skopiuję i pójdę do TK Maxa po kosmetyki i będziemy robić makijaż. Najgorzej. Najgorzej. Zepsują się schody. I trzeba tak schodzić. Są kosmetyki. Są jakieś paletki, ale są takie trochę ukruszone. Muszę wybrane. Coś takiego nieużywanego. Wygląda ładnie, nie wygląda na używane. Rozświetlacz, 29 zł. Podkłady są. To podróbka Anastazji. O, Stila, coś jest ze Stili. Stila to dobra marka. Rozświetlacz jakiś. A to jest jakiś korektor? Model on. Press powder. O, to spróbujemy. Tak, wezmę to. To jest maskara. Liquid lipstick. W kolorze biscotti. Na razie biorę. Tutaj mamy tusz. Nie wzięłam żadnego koszyka. To co może w odkład? Ten chyba. O, there. Taki jasny. Tak. Myślisz? Mhm. To jest jedyny, jaki jest. Jedyny, jaki jest. Nie ma innego. A to są inne pomadki z tego. O, zobacz, są różne kolory. A tam mam też duży wybór. Mam paletkę z Essence. Puder z Models On. Mam takie kosmetyki. Myślę, co jeszcze. O, zobacz. Ładne opakowanie by Terry. Twist on Lip. Zobaczcie, to są takie korektory. Może weźmiemy to, spróbujemy. Korektory na sobie takie. Ułożone. Mam nadzieję, że to nie było używane. Jest trochę podarte opakowanie. Nie szkodzi. A to nie fajne? Patrz, jaka fajna paleta. Ale idzie to do konturowania, no tak średnio. To fajny zestaw, może to zamiast tego do ust weźmiemy. Też tak myślę. To jest super. To kosztuje. Potrzebuję jeszcze podkładu. No to jest w ogóle droższe jedna sztuka, całe opakowanie no. Masz za 30 zł. Unicorn Highlighter Palette. Uuu. To jest fajne. No, weźmiemy tego unicorna, bo jest nieużywane. To coś z podkładów jeszcze i może jakiś korektor. Okej, okay, jest ta paleta BH Cosmetics w zeszłym roku wyszła. To jest jakiś Kiss Proof, Beauty on the Go, coś z Pixie jest sporo. Pędzle, Darek, muszę wziąć pędzle, bo potrzebuję pędzli. Także bierzemy pędzle te. I nie widzę nic z podkładów. Uuu, jaki rozświetlacz. Lip Collection z Bare Minerals. A tu jest Big Book of Beauty. Co to jest? Makeup Collection. Tam też pędzle, patrz. To są jeszcze takie pędzle. O, wow! Już podnoszę, takie jeszcze wow. Są. Australijskie pędzle. Te kosztują 60 zł, a te kosztują 179. Nie no, wezmę to. Trochę za drogie. W sensie, jak na TK Maxx. Szukam jeszcze jakiegoś podkładu. Tu są jeszcze jakieś kredki. Zobaczcie, jakie maski są dostępne. Takie z brokatem. Takie z kwasem glikolowym, czyli takie złuszczające, nawilżające. Muszę coś wybrać, może zrobimy maskę. Zobaczcie zestawy. Dzisiaj naprawdę jest dużo. Powiem wam, że dawno tu nie byłam. O, ile pędzli. To wyglądało identycznie jak u Jeffrey'a w Stanach. U niego też właśnie podobnie było z tymi wiszącymi kosmetykami. Gąbeczka, ale na razie nie mam podkładu do tej gąbeczki. Weźmiemy sobie taki blender set. Paleta podkładu. O, rzęsy są jeszcze. Ja tu skaczę, bo słuchajcie, za chwilę widzę coś ekscytującego. Może takie? Nie. Może nie. Może coś... O, patrz, jesteś do brwi, cudownie. Dark brown, dark brown. Weźmiemy dark brown. Jako, że nie ma blond. Compact mirror. Jakieś rzęsy. Dark brown. Dark brown. Wszystko. Ten zestaw jest fajny. Spróbujemy jakieś inne właśnie. Nie zawsze muszę brać Ardelki. Hej kochani, witajcie w kolejnym filmie. Jak widzieliście na początku, udałam się do TK Maxa i kupiłam kosmetyki. Mam tu całą torbę kosmetyków. Zaraz zobaczycie, co wybrałam. Film totalnie ściągnęłam od Jeffrey'a, ale kiedy on opublikował swój, to dostałam tyle wiadomości, że ja muszę zrobić to samo, że muszę iść do mojego TK Maxa i znaleźć kosmetyki, którymi się wyszykuję. I powiem wam, że nasz TK Maxx był lepiej zaopatrzony niż amerykański TJ Maxx. Było więcej kosmetyków niż widziałam na filmie u Jeffrey'a, był wybór i myślę, że znalazłam tu bardzo ciekawe rzeczy. Zaraz się przekonamy, jak działają. Oczywiście witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Bardzo fajnie, że jesteście. Jestem z wami w komentarzach i rozmawiamy i oceniamy wszystko na żywo. Także co, zaczynamy. Mam tu całą siatę. Ciężka ta siata jest. I mój rachunek. I uwaga. Długaśny. I uwaga. Gdzie tutaj mam? 423 zł.
Czyli zapłaciłam mniej więcej tyle, ile Jeffrey zapłacił w Stanach. On zapłacił trochę ponad 100 dolarów. Jest to dużo, natomiast na całą twarz makijażu to nie jest dużo. I w większości są to kosmetyki, których nie znam. Chyba wszystkich tutaj nie znam tak naprawdę. Więc co, pokażę Wam, co mam. Mam zestaw pędzli BH Cosmetics. Mam paletkę z Essence, Got This, Rock Look, tak się nazywa. I była dosyć droga, 34 zł, ale paleta jest duża. Tak wygląda z bliska, wygląda bardzo ciekawie, wygląda jakby cienie były foliowe. Mam tutaj zestaw beauty blenderów marki Brush Works, brytyjskiej marki. I mam tutaj małe blendery oraz duże. Jest tu również kredka Ellen Tracy, to jest chyba brytyjska marka, albo amerykańska. Niestety nie było kredki w kolorze blond, jest kredka w kolorze dark brown, więc będę delikatnie malować te brwi. Wygląda tak, wydaje się być bardzo ciekawa i kosztowała 16,99, więc widzicie, to nie są tanie rzeczy. Można na pewno znaleźć perełki Waszych ulubionych marek, ale ogólnie nie są dosyć tanie rzeczy. Teraz marki BC, czyli Beauty Concepts Uniglow Highlighting Palette, jest dosyć zniszczona, ale nie była używana i wygląda tak. Do ust wybrałam, a w zasadzie Darek mi znalazł, ojejku, myślałam, że to jest Bare Minerals, a to jest Max Studio. Za 30 zł 4 pomadki, więc nie jest źle. 5, nie 4. 5 pomadek za 30 zł. Wyglądają tak, przetestuję wszystkie. Jest też maska, którą zaraz sobie nałożę. Gold Face Mask, bardzo ciężkie. To znalazłam przy kasie za 28 zł. Mam nadzieję, że tu jest więcej sztuk. Rzęsy za 19,99, więc też nie jest to jakaś niesamowita cena. Eye Candy London. Coś takiego śmiesznego za 19 zł. Widzieliście, że wybierałam to na filmie. I powiem Wam, że nie wiem, co to jest. Czy to są pudry? Za 19 zł, kilka kolorów, takie korygujące jakby. Eyeliner za 17 zł, więc widzicie, ceny są dosyć wysokie. Bronzer Christian Breton Paris w cenie 40 zł. Elf Foundation Palette za 19 zł. W ogóle było kilka rzeczy z Elfa, a Elf jest taką marką dosyć u nas niedostępną. Jak byłam w Stanach, to się kiedyś obkupiłam, bo to oni się kiedyś reklamowali, że mają kosmetyki za dolara. Za 16-17 zł z Models Own puder. Models Own to też jest dosyć droga marka. I niestety nie kupiłam tuszu, tylko Lash Primer, więc użyję jakiegoś innego mojego tuszu. A ten z Technika kosztował 19 zł, czy 16? Nie, 12, przepraszam. I jeszcze jedna rzecz. I jest to z marki Stila. I ostatnio w TK Maxie bardzo dużo z marki Stila. Ze 140 zł przecenione na 50. To jest coś, co wygładza skórę przed makijażem, taki primer. On podobno jest, jakby to powiedzieć, putty, czyli on jest taki mokry. Zobaczycie zaraz zresztą, przetestujemy sobie wszystko. No dobrze, zaczynamy w takim razie. Jestem niesamowicie podekscytowana, strasznie chciałam nagrać ten film, no i mówię, dużo osób chciało, żebym to zrobiła, więc mam nadzieję, że Was nie zawiodę. Pierwsza rzecz to będzie maska. Nakładam sobie Gold Face Masks Precision Beauty. I mamy tu 5 sztuk, więc to jest dobry deal, bo mamy za 28 zł 5 masek. Fajnie. W ogóle był bardzo duży wybór masek. Jeżeli chodzi o TK Maxx, ja byłam w centrum w Warszawie. Rzadko jestem w centrum w TK Maxxie. Częściej jestem w markach albo no, w innych sklepach. Wybieram raczej inne sklepy. Koreańska. 20-30 minut aż do wyschnięcia. Rety, to zdążymy sobie zrobić, słuchajcie, oko w tym czasie. Jak będę siedziała w tej masce. Jest to bardzo mokre. Zobaczymy, jak zadziała. Jeffrey też robił maskę. No stwierdziłam, że kopiuję ten film. Jest tak dobry, słuchajcie. I nagram go w taki sam sposób. Wszystko oczywiście kupiłam sama. Więc, żeby nie było wątpliwości. O nie, jakie małe dziury, jak ja mam tu zrobić makijaż oczu? Chyba nie zrobię. Wrócę do Was za 20 minut po prostu. Bo nie zrobię, bo mam takie małe dziury na oczy, że nie dam rady zrobić makijażu tutaj. Dobra, rozsmaruję resztę. Maska jest dosyć duża. Ja się idę zrelaksować, wracam do Was, jak ta maska zaschnie. I wspólnie dokończymy sobie ten makijaż. I mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i mam nadzieję, że te rzeczy się sprawdzą. Okej, kochani, jestem z powrotem, ściągam. Słuchajcie, nie wsiąkło mi wszystko do końca. Maseczka nadal jest trochę mokra, więc nałożę sobie trochę na szyję. Niech się wchłaniają magiczne esencje. Także nie wiem, czy to działa. Powinna się chyba wchłonąć do końca, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Co było oczywiście teraz? Darek zmocz mi gąbkę. Zmoczył i powiem Wam, że jest nie urosła za dużo i jest twarda w środku, dziwna. Ta też jest dosyć twarda. W porównaniu, w ogóle są twarde. Przed i po, nie no, trochę urosła, ale są obie twarde. Nie wiem, dziwne. Jeśli chodzi o primer, to mam tutaj tą Stila i teraz sobie to zobaczymy, bo ja tam nie zaglądałam. Mam nadzieję, że nie było nic używane, naprawdę. Nie sprawdzałam tego w sklepie, mam nadzieję, że nic nie było otwierane. Wygląda tak. Okej. Okay. To jest primer? Baza? Perfectly Poreless Putty Perfector. Baza, ale
Jak ja mam ją nałożyć? Jest brązowa. Co to w ogóle jest? Jak to nakładać? Można nałożyć sam lub na mokry podkład. Najlepiej pędzlem. Myślałam, że to jest baza. W kolorze tan, więc najwyżej będzie jako bronzer. Lipa. No jest opalona. Zobaczmy, jak wygląda w takim razie bronzer dla porównania. Bo bronzer mam też w kolorze terra tan. I bronzer wygląda tak. I jest pomarańczką. Jest tutaj ten. Więc myślę, że sobie tą stylę użyjemy po prostu jako konturowanie. I ten jest błyszczący, a ta styla jest bardziej matowa. No dobra. Dziwne to jest, dziwne. Idźmy do podkładu. Trochę się go boję, to był jedyny podkład w takiej formie. Były takie płynne, ale powiem Wam, że nie było dobrego koloru, więc bałam się wybrać. Więc weźmiemy sobie dzisiaj elfa. I mam nadzieję, że znajdzie się tu jakiś kolor dla mnie, bo są takie dosyć ciemne. No nic, spróbujemy z tym. Ewentualnie, nie wiem, ten. Pomieszam z tym. Zobaczę, jak się nakłada gąbką. O, jest ciemne! O nie. Naprawdę, nie było jasnych odcieni. Nie było też korektorów za bardzo. Znaczy były, ale ciemne. Ja zrobię tak. Tutaj sobie wezmę tym. Teraz trochę oszukam. I wezmę sobie 140 z Fenty. Sorry, ale muszę go trochę rozjaśnić, bo inaczej będzie źle. A ja jednak chcę w tym chodzić i chcę normalnie wyglądać. Także trochę sobie nałożę tego i trochę tego i mam nadzieję, że się zmieszają. Gąbka jest no w miarę okej, ale dosyć twarda. Czuję, jakbym miała po prostu piłkę taką silikonową, gumową i tak mi skakała po twarzy. No w ogóle bez sensu. Może te pudry magiczne później coś zdziałają. Dlaczego mi się wydawało, że tamto to będzie baza? Bo tam było napisane base, ale bardzo dziwna ta baza. Okej, nie walczę więcej w takim razie z podkładem. Wygląda w miarę okej, ale wiecie, jest zmieszane z Fenty, więc co by miało się tutaj nie stać. Wezmę sobie moją paletkę z L'Oreala. Już Wam ostatnio o niej mówiłam i ją Wam serdecznie polecam i Wam ją podlinkuję. To jest Infallible Total Cover. Można używać tych produktów pod oczy, można używać na cerę. Świetnie się mieszają z każdym podkładem, więc teraz po prostu nałożę sobie właśnie tu warstwę pod oczy, tu na nos. Pod nosem, wokół nosa, o. Tu między brwiami i ciemniejszym kolorem na niedoskonałości. Tu najpierw blenduję sobie cerę. Gąbka, powiem Wam, że trochę zjada. Jest taka trochę oszukańcza. Okej, okay, teraz pod oczami. Wiecie co, i blenduję tu dużą gąbką, bo mi się nie chce machać tą małą. A, i mam w ogóle pędzle, zaraz wyciągniemy je. Dobra, przerzucę się na małą. Ta duża jest za twarda. Okej, okay, myślę, że cera wygląda przyzwoicie. Otworzymy sobie to i nie mam pojęcia, co to jest. Czy to jest puder? Makeup routine was missing. Blend under foundation. Under foundation! Pod podkład! Nie! Tutaj mamy lusterko i gąbkę. Tutaj mamy fioletową bazę. Kurczę, pod podkład. Różową bazę. Pomarańczową. Nie, ja muszę nagrać tego osobny test. Sorry. Zostawię to pudełko i nagram tego osobny test, no bo szkoda, zepsułam teraz całą w ogóle koncepcję. Myślałam, że to jest na... To są pudry, myślałam, że to są po prostu pudry takie, wiecie, prasowane. Jeden był otwarty w sklepie i były w formie pudrowej, więc to było widocznie coś innego. Kurczę, zepsułam teraz cały efekt. Sorry. Dobra, skup się po prostu, bo zaraz coś zepsujesz znowu. Wezmę pędzle z BH. Tak, to są z BH? Tak. Royal Affair. Za 60 zł, mamy tu kilka pędzli i wczoraj kilka musiałam użyć, bo byłam na evencie i trzeba było przyjść ze swoimi pędzlami, a ja nie miałam, więc wzięłam sobie te, które miałam w bagażniku. Trzonki są dosyć tanie, ale włosie jest bardzo miękkie, więc myślę, że może nie być źle. I mam tutaj też kilka pędzli do oczu, właśnie wczoraj były używane. Także to jest cały zestaw, tak wyglądają te pędzle. Myślę, że całkiem przyzwoicie, naprawdę, jak za tą cenę również w miarę. Otworzę sobie puder, mam nadzieję, że nie będzie za ciemny, to jest kolor Amber 05, ale to był najjaśniejszy jaki był i kosztował 17 zł. Models On ma takie opakowania, kiedyś właśnie jak byłam w Stanach, to miałam z nimi do czynienia i wtedy trochę stwierdziłam, że wyglądają tanio jak na cenę, bo one są dosyć drogie. Puder jest taki, ciemny. O, jaki kolor. Może tak tylko sobie z wierzchu będzie przypudruję, może to nie będzie bardzo widać koloru. O nie, strzepuj się. Widzę trochę koloru za dużo. Jest trochę za ciemny, ale rozpracujemy to na szyi. To teraz brązer. Przejdę już do tej styli, czyli do tego
podkładu czegoś, co mam nadzieję, że będzie fajne jako bronzer, bo ma ładny kolor. I nałożę to pędzlem. Na razie nie widać za dużo. Powiem wam, że to za bardzo się nie przenosi nawet na pędzel. Albo po prostu już jestem tak ciemna, że nie widać różnicy. Niby jest na pędzlu. O, teraz może się bardziej wykonturuje. Teraz mi się efekt podoba. Fajny efekt, taki miękki, taki opalony, naturalny bardzo, naturalnie wygląda ten produkt. I faktycznie oni tutaj mówią, że go nie widać na skórze. I faktycznie powiem wam, że wygląda bardzo zdrowo, wow. Spróbuję go poszukać, słuchajcie, może jest gdzieś jeszcze dostępny, wiecie, na Cult Beauty czy gdzieś i wam podlinkuję, jak go tylko znajdę, bo jest fajny. Podoba mi się ten produkt. Wygląda bardzo zdrowo na buzi, bardzo dobrze. Teraz Unicorn Highlighter Palette, który jest taką podróbką trochę Anastazji. I zobaczmy, jaki daje swatche. Violet. O, tu są swatche. Okej, okay, wezmę sobie mniejszy pędzel XBH i coś takiego w kolorze Fantasy. To wydaje zielone. Kamera się wydaje jakieś takie zielone i pomieszam z tym różowym. Strasznie się sypie. No jest glow, ale powiem wam, że taki... Nie, no jest. Nie mam co się doczepić. Powiem wam, że cera mi się podoba. Nie jestem zachwycona paletą rozświetlaczy, bo jest taka... Nie no, tu w świetle daje radę. Na żywo jest taka... taki sobie efekt. Zanim przejdziemy do makijażu powiek, przejdziemy do makijażu brwi. Bo jestem bardzo ciekawa tego produktu z Ellen Tracy. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt ciemny, bo nie chcę mieć dzisiaj czarnych brwi. Właśnie mam ochotę na jasne, ale będę chyba skazana na ciemniejsze przez to, że nie było. I oni tutaj dają taki, taki tutorial, żeby najpierw obrysować, później wypełnić, wypełnić cieniem, a później tym grzybyczkiem. Okej, mamy tutaj... tyle części. Dobra. Czyli najpierw, kochani, rozobrysujemy. O, jest po prostu brązowy, rudy. Jaki zły kolor. Okej, uznajmy, że są obrysowane, tak? Teraz. Mamy tutaj kolor? Nie, to jest tylko gąbka. Mamy to po prostu... Ale słaby, mamy to po prostu rozprowadzić gąbką. Dobra, to jeszcze raz to sobie trochę wypełnię. Rozblendować pewnie gąbką, ale bzdura. Nie no, są w ogóle jakieś brązowo-fioletowe. Co to w ogóle za kolor straszny? Straszny jest ten kolor. Kredka jest fajna, ale to w ogóle jest dla rudych osób, a to jest dark brown. Nie wyobrażam sobie, że brunetka to kupiła i miała taką brew. No ej, to jest czerwone. Co za shit. Złamałam to. Rozpuściło się. Ale masakra. Biały dzień. To jest zło, 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 zło. Nie, nie będę tego pogarszać, to jest po prostu... Pogarszam teraz sprawę, pogarszam wszystko. Nie, 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 nie. Spadaj stąd, wezmę sobie kredkę. Słuchajcie, ty jesteś kredko z Benefitu. Wezmę kredkę z Benefitu. Nagrywam i test na żywo, jak jeszcze nie widzieliście, to zobaczcie. I odratuję trochę sytuację, przyciemniając tę brew. I sprawiając, że już nie będzie taka ruda. Co ja tu dla was robię naprawdę? Na co ja się tu zgodziłam? Nie jest idealnie, ale jest lepiej. To jest złe, to jest po prostu wszystko złe. To jest wszystko, to jest w ogóle co tu się stało. To jest wszystko złe. Ścieramy. Powinnam od razu zetrzeć. Ścieramy i poprawiamy. Okej, musiałam sobie zetrzeć i nałożyć ten korektor. Nakładam też na powieki, bo w sumie nie mam żadnej bazy. Pogubiłam się. Pogubiłam się życiowo dzisiaj. Dzisiaj pomaluję się cieniem, dwójką. No dobra, mam sam cień na powiekach i teraz użyję sobie trochę żelu. 3D Brow Tones w kolorze 2. Ok? I teraz możemy przejść już do palety, do oczu. I to jest paleta z Essence. Nie wiem, czy widzieliście te palety w ogóle u nas były, czy nie były. W jakich były cenach. Nie mam pojęcia, czy tu jest coś napisane. Słuchajcie, sprawdzę. 97 zł, a to 34, no nie wydaje mi się. I spójrzmy sobie, o, tutaj jest w ogóle zaklejone, spójrzmy sobie na te cienie. Ładne, co? Wydają się ładne, przynajmniej na swatchach. Zobaczmy, jak się blendują na oczach. Moje pędzle są, nie są rewelacyjne. Folia, jak zwykle. Duże lusterko, fajnie. Mam tutaj taki cień on stage. Uuu, jak się sypie.
Nie widać go, ale wiecie, upudruję sobie nim po prostu powiekę. Get fancy. Nic nie widać na powiece. Może wezmę inny pędzelek, bo ten jest trochę za miękki. Nie mam tu czym tak w zasadzie blendować, bo to są jedyne takie cienie. Dwa, które służą właśnie do... nie widać na powiece. Co tu chodzi? Nic nie widać. Nie wiem za bardzo, co mam zrobić. Spróbujmy sobie cienia płaskim pędzelkiem w takim razie. I nałóżmy sobie Toffee to go. Prawie nic nie widać. Myślę, że jedyna opcja na tą paletę to jest nakładanie właśnie bezpośrednio palcem. Okej, teraz coś widać. Paleta, którą trzeba, znaczy cienie, które trzeba nakładać palcem, wyobraźcie sobie. Piękne niebieskie kolory tu są, ale jak ja mam przeniesie palcem na powiekę? Wiecie, beże są, wybaczają. Korale i róże wybaczają, ale granat mi nie wybaczy na powiece i się, wiecie, zrobi plama. Jeszcze się sypią, nakładając palcem się sypią w ogóle. What? Może teraz ten golden eye. Jaśniejszy. Nie był dobry pomysł. Wczoraj nakładałam tymi pędzlami cienie Urban Decay i dały radę, więc to nie jest kwestia pędzli. O, ten się jakoś nakłada. No nie chcę mieć całego takiego, wiecie, metalicznego oka. O, czuję się jak w latach 90. znowu. O, jak to brzydko. O nie, jak to brzydko się odbija. O, jak brzydko. To wygląda jak brudne oko. O nie, 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 nie. O nie, zmiataj stamtąd. O, to tutaj. Fu, fu. Jak brzydko się odbiją. To co, jakiś ciemniejszy kolor? Own it. Sorry, będę nudna znowu, nałożę taki kolor, ale boję się nakładać granatu palcem. Sypię się nakładając palcem. No niesamowite. W życiu się z tym nie spotkałam, że muszę strzypywać palec. Okropne. Okropieństwo! Nie lubię takich sytuacji. Nie lubię, nie lubię, jak coś takiego się dzieje. Nie no, to jest po prostu dramat. Ja sama go tu machać. Te cienie się w ogóle nie blendują. W ogóle co tu się dzieje? To jest w ogóle jakaś najgorsza paleta ever. Wow! Nie kupujcie tej palety, kochani. To jest dramat na kółkach, no. Dramat. Spróbuję jeszcze małym pędzelkiem nałożyć troszeczkę ciemniejszego cienia. W miarę się przenosi. W miarę. Fajny pędzelek w ogóle. Ten płaski. Podoba mi się. I trochę może tego Hustle and Go na dolną powiekę. Taki lekko fioletowy. Trochę widać, ale... Boże, czuję się, jakbym się cofnęła 10 lat, jeżeli chodzi o cienie. Do takich, wiecie, zestawów z Allegro, takich, wiecie, co kiedyś były. Miss Rose czy coś takiego. Nie chcę więcej widzieć tej palety, chyba ją oddam Hani do zabawy. Aż się zmęczyłam, słuchajcie, z tego wszystkiego zdenerwowałam. Makijaż wygląda okropnie, po prostu okropnie, nie bronzer mi się podoba. To może teraz liner, bo mam tutaj jakiś liner i mam rzęsy. Tuszu nie mam, mam primer do rzęs w ogóle, jestem świetna. To może najpierw primer, ten z Technika. Mam nadzieję, że mi rzęs nie wypali. Hu, hu, hu. I ma te włoski w sobie, o nie. Chyba straciłam dzisiaj dużo kasy. Too Faced. Za dużo mi to nie pomogło z moim tuszem, bo znam tusz i efekt daje identyczny, więc nie widzę tu różnicy. A, miałam te kreski zrobić. O Jezu, sorry. Jakaś jestem dzisiaj nieogarnięta. Jejku, nie mogę się, słuchajcie, ogarnąć. Przecież mam jeszcze tusz do kresek. Ten. Black Liquid Eyeliner Pen. Glides Easy. Ma łatwo się malować i ma być bez smug i ma być z olejem arganowym i ma szybko wysychać. Za 17 zł. BC Beauty Concepts. Tak wygląda. I jest niestety cienkopisem. Jest fajny, ale taki jakby trochę wyschnięty, mam wrażenie. Moje rzęsy wyglądają strasznie z tym primerem. Tak, jest dość suchy. Muszę przejechać kilka razy, żeby uzyskać kolor. Ale wiecie co, mam wrażenie, jakbym kredką malowała, nie linerem. Jest spoko. Podoba mi się ten liner. Łatwo się nim maluje. Myślę, że będę go używać. Jeszcze zaraz przejadę sobie po rzęsach. Rzęsy. Eye Candy.
Frilly Lash Collection, brytyjska marka. Jestem ciekawa, czy w Stanach są też te brytyjskie marki, czy bardziej amerykańskie, ale widziałam, że były Anastasia, Too Faced właśnie. U nas też się zdarzają. Są oczywiście te okropne pudry z Too Faced, Selfie, miałam je kiedyś i po prostu, jak je wczoraj zobaczyłam w TK, to mówię, nie, nie chcę tych pudrów, bo miałam to i wyrzuciłam, bo po prostu to było tak złe. Ten Selfie Powder. Muszę trochę przyciąć te rzęsy, bo są za długie. Nie chcę dzisiaj tylko narzekać, słuchajcie, powiem wam tak, co jest fajne. Dwie rzeczy mi się podobały, bronzer i tuż do kresek. To są jedyne rzeczy, które mi się podobały. Zobaczymy jak rzęsy. Cienie były straszne. Straszne, po prostu straszne. Gąbki były twarde. To było za ciemne. Zresztą zmiera mi się w zmarszczkach. No póki co nie ma hitów. Pędzle są w porządku. Nie są jakieś, wiecie, super lub duper, ale są w porządku. Zobaczymy jak rzęski wyglądają. Okej, okay, wydaje mi się, że na oko wyglądają dobrze, niech sobie przeschną. Teraz druga, to jest Sherry 33, taki styl, jakbyście byli zainteresowani, nie wiem, gdzie można je dostać. Eye Candy, chyba dosyć znana marka. Wcześniej kosztowały 39, tutaj kosztowały 20. Pasek jest taki, trochę się łamie na pół. Mam nadzieję, że szminki będą fajne. Teraz to, kochani, ścisnę, niech to sobie teraz przesycha. A teraz przejdziemy już do pomadek, bo to ostatnia część naszego testu. I mam tu 5 Shades of Lipstick Max Studio. Nie mamy podanej poprzedniej ceny. Kosztuje 30 zł ten zestaw. Tak wyglądają. Pierwszy kolor to jest kawa, czyli szampan. Tanie opakowanie, od razu wam mówię. O nie, i tania szyjnka się wita. Dlaczego tania? Bo już widzę wykończenie na ustach. Nie wiem, czy to w kamerze widać, ale to jest taka szminka typu technik. Taka, jaką znajdziecie w tanich zestawach właśnie takich ala dla dzieci. Także to jest pierwsza szminka. A mogłam wziąć Bare Naturals. Teraz kolor Dolce Vita. Aha. To nie jest złe. Ten kolor jest ok. Nie ma takiego taniego satynowego, taniego wykończenia. O tak, wygląda ok. Czekajcie, zobaczę, czy da się ścisnąć już rzęski. To mam z Lily Lashes, też wam mogę podlinkować. Strasznie to jest suche. Ciężko mi coś powiedzieć na ten temat. Naprawdę jest suchy. Fajnie się tym rysuje tak dosyć łatwo, ale jestem przyzwyczajona do mokrych linerów jednak. Ciężko, bardzo ciężko. Nie wiem, czy jest wyschnięty, to taki jest. Ok, zmieniamy kolor. Teraz kolor Frosted Bouquet. Zamrożony bukiet. Wygląda jakby był bardzo perłowy. Moja podstawówka. Zło. Wybaczcie. I teraz kolor śliwka. No to jest ładna. Raz dobrze, raz niedobrze w tym zestawieniu. Trochę wyjechałam za granicę. Śliwka jest ok. Śliwka, nie czepiajmy się śliwki. Śliwka jest w porządku. Nic nam nie zrobiła. Jest naprawdę w porządku ta śliwka. I ostatni kolor, czyli łosoś. Salmon. I oby był kremowy, a nie z tymi drobinami. Może być, nie jest zły, ale nie jest, trochę jest tani. Może być, chociaż ten Dolce Vita mi się bardziej podobał, ale nie jest zły. Okej, kochani, sorry za odgłos odkurzacza. Słuchajcie, podsumowanie. Czy warto kupować TK Maxie? Warto, ale trzeba znaleźć kosmetyki, o których coś wiecie, coś słyszałyście, widzieliście jakieś recenzje. Ciężko kupować tak w ciemno. Powiem wam, że traficie na buble, traficie. Ja tutaj znalazłam bardzo fajny bronzer, zupełnie przez przypadek, który jest podkładem tak naprawdę, ale ja go będę używać jako bronzer, bo podoba mi się, jak wygląda na buzi. Dzisiaj jestem taka opalona. Ogólnie nie wygląda ten makijaż źle, ale namęczyłam się. Cienie były straszne. Rozświetlacz był taki, no, nie był jakiś super glow. Pomadki były, powiedzmy sobie szczerze, wyglądają tanio na ustach. Te podkłady, no nie moje kolory, trochę się zbierały w zmarszczkach, musiałam tutaj zadziałać. Nie do końca tutaj trafiłam. Pędzle są ok, także myślę, że można trafić na dobre pędzle. Po prostu musicie dobrze poszukać, dobrze grzebać w tym TK Maxie. Ceny nie były też niskie, więc to mnie zadziwiło, że wydałam 400 zł, a tak naprawdę za 400 ja bym w każdym innym sklepie bym wybrała sobie, wiecie, taki super zarąbisty makijaż, na przykład w Rossmanie, czy w innym, nie wiem, w
na Duże czy gdziekolwiek indziej, znalazłabym super kosmetyki w tej cenie. Więc jestem troszeczkę zawiedziona, powiem wam szczerze, że akurat, no wiecie, wybrałam takie, więc to nie jest wina TK Maxa, absolutnie nie, po prostu ja to wybrałam. Ale nie są to jakieś hity, trzeba uważać, co się bierze, nie brać po prostu wszystkiego. Są ogromne zestawy kosmetyków, ale moim zdaniem są tego nie warte, także mam nadzieję, że mimo wszystko test wam się podobał. Chcieliście taki film, więc macie makijaż, dajcie znać, co sądzicie. Napiszcie na premierze, który kosmetyk był najgorszy, a który był najlepszy. Ja już uciekam, bo Darek odkurza, no i zaraz nam tutaj dojdzie do drzwi i będzie jeszcze większy hałas. Także to tyle, dajcie znać, co sądzicie o tym makijażu, jak wam się oglądało. Jeżeli lubicie takie wyzwania, kciuki do góry i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!